Jestem kapłanem. Do niczego nie mogło dojść. Jednak doszło. I Bóg na to pozwolił. Nie czuj się winny, ojcze. Bóg patrzył na nas i uśmiechał się. Jesteś mężczyzną, a ja kobietą. To musiało się stać. Kochaliśmy się, ojcze. Kochaliśmy prawdziwie. Byliśmy jednością. Byliśmy jednością, ojcze. Występują. Ojciec Korache, odcinek 53. Proszę, Klaro, jak mogłeś? Nawet w kościele podsłuchujesz. Nie cofniesz się przed niczym. To nie to, co masz na myśli. Co zrobiłeś? Absolutnie nic. Powiedz jej, Ano, że podałaś mi w suflecie środek nasenny, po którym padłem jak długi i niczego nie pamiętam. Kochaliśmy się, ojcze. Nie, nie możesz nic nie pamiętać. Łajdak, nie pozwolę, żebyś się tak do niego odnosiła. Jesteś chora. Uśpiłaś go, żeby się z nim przespać? Brzydzę się wami. Zaczekaj, Klaro. Zostaw ją, ojcze. Nie może zrozumieć, że się kochaliśmy. To oziębła kobieta. To bardzo poważne oskarżenie. Proszę się nie wtrącać. Czy to jakiś nagły przypływ macierzyństwa? Od kiedy tak przejmujesz się Norą? Nie zjawiłaś się nawet na jej ślubie. Jakim ślubie? Zaaranżowanym z Kostą dla waszej wygody? Nie pozwolę, żeby przeszła przez to samo piekło, co ja. Jak tylko poczuję się lepiej, zabiorę ją. Zabiorę do Buenos Aires. Nie wiem co, ale znajdę na ciebie coś, co cię pogrąży. Będziesz gnił w więzieniu. Będziesz tam gnił. Ty suko. Zostaw ją. Nie warto. Zostaw. Znam cię. Jesteś synem Marii Ester. Tak. Ale jeszcze mnie pani nie zna. Zostaw mnie samego. Obraziłeś się na mnie, ojcze? Proszę, zostaw mnie. Nie wiedziałam, że podsłuchuję. Nie chciałam ojca skrzywdzić. Wierzę ci, a teraz zostaw mnie.
To, co się między nami stało, było piękne. Nie zaprzeczaj. Wiesz, że między nami nic nie mogło się stać. To niemożliwe. Dlatego, że siedzę na wózku, pomieszało ci się. Zakpiłaś ze mnie, z tego, kim jestem. Zakpiłaś z naszej przyjaźni, ze wszystkiego. Jak mogłaś mnie uśpić? Ojcze, wybacz, proszę, wybacz, błagam cię. Tylko w ten sposób mogłam przełamać barierę, jaką ojciec między nami postawił. Jaką barierę? Musieliśmy być razem, na miłość boską. Co ty wygadujesz? Jestem kapłanem i mężczyzną. Twoja dusza i moje serce chciały być razem. Jesteś chora. I to, co robisz, jest chore. To jest chore. Zrozum to wreszcie. Parafia? Muszę powiedzieć coś Klarze. Jest tam? Już wyszła. Coś się stało? Tak. Elisa miała wypadek samochodowy. Jest w szpitalu. Jest w poważnym stanie? Nie wiem. Właśnie wchodzi Klara. Proszę zawiadomić o tym Annę, jeśli ją ksiądz zobaczy. Oczywiście. Dziękuję. Co się stało? Dlaczego dzwoniłeś do księdza? Co się stało? Twoja mama miała wypadek. Umarła? Nie. Jest w ciężkim stanie? Nie wiem. Może będę miała szczęście i jest to tylko kwestia czasu. Na miłość boską, Anna, mówisz o własnej matce. Nigdy nią nie była. Nigdy mnie nie kochała. Ma to, na co zasłużyła. Ojca też nie kocha. Zabrać cię do szpitala? Nie. Wracam do domu. Sądzę, że jeśli umrze, zostanę zawiadomiona. Wiedziałem, że jest szurnięta, ale i tak mnie zatkało. Co z podwieczorkiem? Gdzie Horacio? Potrzebne mi jego auto. Nie ma go. Pożycz mi swoje. Mowy nie ma. Muszę ją złapać, zanim wsiądzie do pociągu. Kogo? Ach, tę kurewkę. Tak, o nią chodzi. Nareszcie zrozumiała i wyjechała. Możemy porozmawiać, tato? Pożycz mi samochód. Ta panienka wyjechała. Daj mi kluczyki. Zaczekaj. Elisa miała wypadek samochodowy. Przykro mi bardzo, ale daj mi auto. Nena jechała z Elisą. Co? Tutaj? Musimy zrobić zdjęcia. Dobrze, panie doktorze. Ile? Prawie 40. Powiedz, Eliso, czy przed wypadkiem miałaś zawroty głowy? Bolała mnie głowa i miałam jakby mdłości. Chyba miałam zamglony wzrok. Mamo, jak się masz? Dobrze, kochanie. Naprawdę dobrze? Tak. Czy to coś poważnego? Na pozór nie, ale zostanie na obserwacji. Nie podoba mi się wysoka gorączka. Zrobimy też badanie krwi. Mirta. Dobrze. Dokąd jechałaś, mamo? Musi odpocząć. Nie powinna męczyć się rozmową. Dobrze, będę na zewnątrz. Nie chcę wracać do domu, mamo.
Zatrzymamy się u Amandy, a kiedy poczujesz się zdrowa, pojedziemy do stolicy. Dobrze? Co ci jest? To przez tę małpę straciłam wszystko. Odpoczywaj. Jestem przy tobie, Nena. Chodźmy, to ci nie służy. Dokąd idziecie? Czemu pozwoliłam ci odejść? La Cruz mi... nie pozwoliła. Chcesz już wyjść, prawda? Tak. Jesteś słaba. Nie możesz w takim stanie podróżować. Nigdy więcej się do mnie nie odzywaj. Już cię prosiłem o wybaczenie, córko. Co jeszcze mam zrobić? Nie strasz mnie. Ponce, Nena umiera. Nie ratuj jej. Jeśli chcesz coś dla mnie zrobić, pozwól jej umrzeć. Ponce, na Boga. Chodź tutaj. Puść mnie. Ponce, nie wiem, co się stało. Obyś zdechła, ty ladacznico. Chodźmy. Zniszczyła moje życie. Chodźmy. Musisz o niej zapomnieć. Nie zapomnę. Nie chcę. Nigdy nie zapomnę. Nigdy. Zamilcz. Obudź się, Nena. Obudź się, na miłość boską. Messina. Nena. Dokąd idziesz? Do szpitala. Wsadzić rękę między szprychy. One zjedzą cię żywcem. Idziesz odwiedzić teściową? Zdaje się, że z nią niedobrze. Zechciej nie wyśmiewać się z moich problemów. Chcesz się urządzić? W porządku. Ja nie mogę. Bo nie chcesz. To ty zdecydowałeś włożyć sutannę i wmieszać się do tego korache. A więc nie win mnie. Dłużej nie wytrzymam. Ostrzegałam cię setki razy, nie słuchałeś. To pozwól mi teraz zadbać o moje życie. Twoje życie? Jakie życie? Z kim? Z tym pajacem? Jest dobry na jedną randkę, ale nic więcej ci nie da. Nic. Już mi dał. Pedro mnie kocha. Kocha cię. Tak, kocha, żeby się z tobą zabawić. Nieważne, ale mnie kocha. Kocha naprawdę. I czuję przy nim, że żyje. Rozumiecie? I da mi coś, czego żaden z was mi nie da. Przyszłość. Zatem nasz czas się skończył. Koracha odszedł. Mowy nie ma. Nigdzie nie odchodzę i niczego nie kończę. Koracha nadal żyje. 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 Słyszysz? Powiedz mi prawdę, Mecia. Kochasz tego Pedra? Nie wiem, co się stało. Obudź ją. Pomóż jej. Co się dzieje? Dziecko moje. Kochana. Nie ty. Nie ty, kochanie. Reaguj, Nena. Reaguj.
Tlen. Puls wraca. Brawo, brawo, Nena. Nie ma. Co się stało? Wracam ze szpitala. Z Neną jest źle. Biedaczka. Mogę jej jakoś pomóc? Nie jej, mnie. Jak to? Długo nad tym myślałam. I zrozumiałam, że życie jest takie krótkie. A ty, Pipo, jesteś jedynym mężczyzną, z którym poczułam się taka... Nie ma... To nie sowa, to mój dom. Przepraszam. Wybacz, ja cię kocham, szalenie. Kiedy o tobie myślę, to serce mi pęka. Ale moje serce należy do Messiny i ja ją kocham. Powiedziałem ci, że jesteś najładniejszą podsobą dziewczyną po Messinie. Dlatego mi tak powiedziałeś. Pamiętam. Ale nie płacz. Wybacz, że powiedziałem ci prawdę, ale nie lubię oszukiwać dziewcząt. W takim razie umrę, nie wiedząc, czym jest miłość. Nie. Doktor Ponce prosi, żebyś chwilę zaczekała. Dobrze, dziękuję. Szukałem cię. Czego ojciec chce? Jak się czuje mama? Bez takiej obłudy. Moja mama nic ojca nie obchodzi. Gdyby nie ten wypadek, prosiłaby teraz biskupa, żeby wyrzucił ojca. Twoja siostra być może wszystko to wymyśliła. Nie chcę wiedzieć o niczym, co robił ojciec z moją siostrą. Niczego nie robiłem, nie pamiętam. Musisz przyjąć, że być może Anna wszystko to wymyśliła. Niech ojciec nie udaje niewiniątka. Pocałował mnie ojciec. To najpiękniejsze, co zdarzyło mi się w życiu. Proszę wyjechać z La Cruz i zostawić mnie w spokoju. Spojrzyj na siebie. Ojcze, jesteś księdzem. Musisz mi uwierzyć. Kocham cię. Niech ojciec zostawi mnie w spokoju. Pomóż mi. Ja cię kocham. I przespał się ojciec z moją siostrą. Nie. Nie spocznę, póki nie wyrzucę ojca z La Cruz. Nienawidzę cię, ojcze, z całego serca. Nienawidzę. Stało się. Straciłem ją. Dała ci do wiwatu. Nie mogę w to uwierzyć. Miałem ją w ramionach i uciekła mi. Zadaję sobie pytanie, po co ja do diabła to włożyłem? A ja zadaję sobie pytanie, czemu ty do diabła nie przestaniesz wszystkim zatruwać życie? Co z tobą? Mam tego dość. Czego? Ciebie, czego? Ciebie mam dość. Dlaczego? Zamknij się. Co ci się stało? Nie odzywaj się tak do mnie. Skoro masz problem, bo mecz się ma innego, nie czepiaj się mnie. Co sobie wyobrażasz? Nie będziesz na mnie krzyczał. Daj mi święty spokój. Jaki spokój? Święty. Święty spokój. Dajże mi spokój. Przeszkadzam? O co chodzi, Pipo? Mam problem. Zna ojciec Niemą? Nie ma. Dziewczyna z Sowy zakochała się we mnie, ale ja kocham Messinę i nie wiem, co robić. Dlatego chciałem, żeby ksiądz porozmawiał z Bozią. Nie mogę rozmawiać o takich sprawach. Jestem księdzem. Do diabła.
Na mnie nie licz. Zabieraj się stąd. Nie licz na mnie, idź sobie. Odpoczywaj. Wyjdziesz z tego. Będę się tobą opiekował. Z nami koniec. Zawsze, kiedy jesteśmy razem, coś okropnego się dzieje. To nie nasza wina, tylko Ponce i Nory. Nie mów tak. Ponce uratował mi życie. Co ty mówisz? Teraz, kiedy możemy być razem, ty... Zostaw ją, Lautaro. Nie powinnaś się denerwować. Nie wyrzucisz mnie stąd. Proszę, niech go pan zabierze. Chodźmy. Dobrze. Tak, u Amandy Jauregui. Dzwoń do jej domu. Kiedy Nora poczuje się lepiej. Przyszedłem z zaproszeniem. Chcesz spędzić weekend na wsi? Nie wiem. O co chodzi? O brata czy o pracę? Przepraszam, ile płacę? 2 pesos. Zaraz przyniosę resztę. Twoja dziewczyna wie, że jesteś chłopcem Ponce? Jesteś Perla, prawda? Tak. Paskudzisz życie innym, Perla. Robisz to dla sportu czy z zemsty? Nie pozwalaj sobie. Na co? Nie wystarczy ci, że zabierasz temu biedakowi córkę? Nie wiesz, jakim ścierwem jest Ponce, inaczej nie zadawałbyś się z nim. Wiem jednak, jakim ścierwem są takie kobiety jak ty. Uważaj, Perla. Takie zazwyczaj bardzo źle kończą. Bardzo źle. Proszę. Dziękuję. Znasz tę panią? Znasz ją? Tak. Ta żmija to była żona Ponce. Pomyśl o weekendzie. Jak się czuje ta dziewczyna? Ponce mówi, że nic jej nie grozi. Najważniejsze, żebyś ty wyzdrowiała. Czuję się winna. To był wypadek. Tym razem miałaś szczęście. Nie możesz sama wyruszać w tak zdradziecką trasę. Martwię się o ciebie, Eliso. Nie pozwalasz zbliżyć się do siebie tym, którzy cię kochają. Wiesz, że możesz na mnie liczyć. Dziękuję. Być może masz rację. Będzie mi chyba potrzebny ktoś, na kim mogłabym się oprzeć. Teraz odpoczywaj, a ja zostanę z tobą. Zrobiłem jej badanie krwi i wykryliśmy strychninę. Truciznę na szczury? Tak, ktoś ją otruł. Na szczęście użył małej dawki i będzie żyła. Szkoda, że nie widziałaś twarzy Klary. O mało nie pękła z zazdrości. Znienawidziła go. Co to? Nie cieszysz się ze mną? Nie. Czemu?
Nagle zaczęłaś przejmować się Klarą, tobą się przejmuję. Czy to prawda, co powiedziałaś księdzu? Że ty i on nie wystarczy ci, że byliśmy razem w łóżku? Co jeszcze chcesz wiedzieć? Anita, nie nazywaj mnie Anitą. Jestem już kobietą. Kobietą zakochaną. Z ojcem Juanem czułam, że sięgam nieba. Mnie nie okłamiesz. Powiedz, co naprawdę zaszło. Pragniesz szczegółów? Dobrze, ale potem nie rób mi scen. Rozmawialiśmy jedząc suflet, aż nagle zapadło między nami niewygodne milczenie. Ojcze, ja... Nic nie mów. Nagle ojciec Juan położył na moich wargach palec. I pocałował mnie. Najpierw delikatnie, potem namiętnie. Ana, na Boga. Bóg pragnie, abyśmy byli razem. Ojciec Juan powiedział, że mnie kocha. Kocham cię. Kocham cię. To przez ciebie ciąży mi sutanna. I zaczął całować mnie w szyję i szeptać mi czułe słowa. To było piękne, kiedy czułam jego usta schodzące do mych piersi i ręce obejmujące moją kibić. Potem uniósł mnie i zaniósł do łóżka. Usiłowałam się bronić, ale nie mogłam oprzeć się, by nie patrzeć na jego ciało. Rozpiął mi bluzkę i pieścił moje piersi. Kiedy zaczął całować moje nogi, nie wiedziałam, co zrobić. Zawstydziłam się. Kiedy jednak spojrzał mi w oczy, zrozumiałam, że nie mam się czego bać. Zamknęłam oczy i poddałam mu się. Poczułam, jak nasze ciała splatają się w jedno. I byłam jego, Marcia. Jego. Chciałabyś być na moim miejscu, prawda, siostrzyczka? Wielka szkoda. Ale to mnie wybrał. Pan starosta, jak mogliście zrobić Elisie coś takiego? To bezduszne. O czym pan mówi? O czym? Twojej mamie podano truciznę, dlatego straciła panowanie nad kierownicą. Ktoś stąd chciał ją zamordować. Przysięgam jednak, że znajdę winnego. Skąd pan to wie? Byłem w szpitalu. Doktor Ponce wykrył w jej krwi strychninę. Nie wiem, co się dzieje, ale dowiem się, a odpowiedź znajdę w tym domu. Oskarża pan nas? Wiem, kochana, co czujesz do własnej matki i do czego jesteś zdolna. I ty też, jak pan śmie nas oskarżać? Skoro mam wam uwierzyć, to współpracujcie ze mną. Co jadła czy piła Elisa przed wyjazdem? Nie wiem, nie widziałam. Ani ja. Ja podałem jej herbatę, wypiła ją i wyjechała. Niech pan tak na mnie nie patrzy, ja nie mam z tym nic wspólnego.
Ten, kto to zrobił, działał z zimną krwią. Strychnina działa szybko i ten ktoś chciał, żeby Elisa miała kraksę. Ale na jego nieszczęście Elisa przeżyła, a ja przysięgam, że znajdę winnego i słono za to zapłaci. Ty to zrobiłaś. Nie chciałaś, żeby mama doniosła na księdza, prawda? Ty też go kochasz. Równie dobrze ty mogłaś to zrobić. Dość już. Idź do siebie, Claro. Naprawdę sądzisz, że możesz zastąpić mamę? Lepiej dla ciebie, żebyś to nie była ty. Zdecydowałaś już, czy wyjedziesz z mamą do Buenos Aires, Noro? Jeszcze nie wiem. Nie można wybić jej z głowy Lautara. Ostatecznie to jej mąż. Taki sam szczur jak jego ojciec. Costa to najgorszy z mężczyzn. Pod tym względem również jesteśmy zgodne. W porządku, Isabel. Możesz odejść. Powinieneś zapowiedzieć swoją wizytę. Chcę porozmawiać z Norą. Nie masz o czym. Poprosiła cię o pomoc, nie pomogłeś jej. Teraz zostaw ją w spokoju. Nie, nie wyjeżdżaj. Córeczko, nie zniosę rozstania z tobą. Trzeba było pomyśleć o tym, zanim dobrałeś się do tego zdegenerowanego chłopaka. Przepraszam. Co ty tu robisz? Sama napomknęłaś o tym chłopaku, czy pomogła ci ta suka Perla? Nie rozumiesz? Spójrz chociaż na mnie. To moja córka, Perla. Zrozum, że chcę pomówić z nią sam na sam. Powiedz mu, żeby sobie poszedł. Żywcem go pogrzebałaś. Zadowolona? Co z tobą? Zakochałeś się w nim? Wiesz, że nie. Ja go rozumiem. Tutaj nie będziesz szczęśliwa. Nie okłamuj jej tak, jak okłamywałeś mnie. Oszukałeś mnie, żebym za ciebie wyszła? Oszukałem? Tak. Byłaś zachwycona, że wychodzisz za lekarza i ludzie będą o tobie mówili. Dopóki nie odkryłam, co mówią. Przez 15 lat przyprawiałeś mi rogi z każdą dziwką, która ci się nawinęła, a jednej nawet zrobiłeś dziecko. Przestań już. Co takiego? Tatuś ci o tym nie powiedział? Była z nim w ciąży, ale wyrzucił ją z miasteczka, żeby nie zszargała mu dobrego imienia. Dość już. Jesteś straszny. To dopiero początek. Nora ma prawo wiedzieć. Powiedz jej, milcz. No powiedz. Opowiedz, jak kiedyś wróciłam wcześniej z klubu i zastałam cię w łóżku z ekonomem sąsiadu. Nie chcę tego słuchać. Przestań, mamo. Nie pozwolę, żebyś zrujnował jej życie tak, jak zrujnowałeś moje. Nora pojedzie ze mną, rozumiesz? Takie kobiety budzą moją odrazę. Są jak wampiry, które wypijają z mężczyzn ostatnią kroplę krwi, a potem rzucają ich. Zostaw ich. W tym miasteczku przyda się nieco sprawiedliwości, a Ponce zasługuje na coś jeszcze gorszego. Ależ Amando, wyjdź. Zaczynam mieć cię dość i wcale mi się to nie podoba. A następnym razem zdejmij w mojej obecności kapelusz. Ty to zrobiłaś, prawda? O mało nie opuściłam tacy. Powiedz prawdę. O czym mówisz? Doskonale wiesz. To ty podałaś jej truciznę. Dlaczego? Wyrzuciła cię?
Dlatego to zrobiłaś? Nie. Zrobiłam to dla ciebie, kochanie. Dla twojego szczęścia. Twoja matka chciała jechać do biskupa, żeby pozbyć się księdza. Jak mogłaś? To moja matka. Ona wydała cię na świat, ale cię nie kocha. Ja jestem twoją mamą. Ja, córeczko. Błagam cię. Nie mów o tym nikomu. Umrę, jeśli mnie z tobą rozdzielą. Nie podoba mi się to, że ukryłaś coś przede mną. Między nami nie może być sekretów. Dario, widziałam, jak na mnie patrzy. On mnie wyda. On nic nie powie. Zajmę się tym. Wstawię paczki do magazynu i mogę wtedy spokojnie wyjść. Praca sprawia ci przyjemność. I jestem sama. Przepraszam cię. Za co? Źle cię dziś potraktowałem. Nie potraktowałem mnie źle, ale źle się poczułeś, a to różnica. Nie możesz być taka otwarta. Korache. Jest tete. Nie możesz wyrzucić za siebie wszystkich tych lat. Zawsze było na stroje. Jeśli odejdziesz, nie będzie już tak samo. Już nie jest tak samo. Jestem nim już zmęczona. Mam dość nas i bandy. I tej ciągłej ucieczki z miejsca na miejsce. Chcę gdzieś osiąść i o coś zawalczyć. O coś zawalczyć? Tak. Mówisz, jakby chodziło o partyjkę pokera. Mówię, jak potrafię. Chcę mieć rodzinę. Z kim? Z tym Rockefellerem? Wybacz, ale nie wygląda na ojca rodziny. Być może nieważne. Wybacz mi, bo wiem, że to, co mówię, sprawia ci przykrość. Jesteś dla mnie jak brat i kocham cię jak brata, ale potrzebujesz kogoś, kto naprawdę cię pokocha. W porządku. Jeśli tego właśnie chcesz, dobrze. Porozmawiam z Korachem i zapewniam cię, że więcej nie będę cię niepokoił. Już nie jesteś z nami. Idę do szpitala. Przepraszam, że cię zatrzymuję, ale możemy chwilę porozmawiać? Tak, słucham. Nie wiem, co się stało twojej mamie, ale przysięgam, że nie miałem z tym nic wspólnego. Dario, Dario, nigdy nie pomyślałabym o tobie nic złego. Dziękuję. Odbiorę. Ja umieram. Błagam cię na kolanach o wybaczenie i przysięgam, że jeśli do czegoś doszło między mną i Aną, nie byłem tego świadom. To ze szpitala? Nie wiem, co się stało. Jedliście razem kolację. Ojciec wziął ją na ręce i zaniósł do łóżka. To niemożliwe. Anna jest bardzo szczęśliwa. Ja kocham ciebie, Claro. Kocham cię. Cóż, uszczęśliwił jednak ojciec moją siostrę i zniszczył moje życie. Powiedział to kościelny? Tak. Porozmawiam z Korachem, zapewniam, że więcej nie będzie cię niepokoił, ja również. Na pewno spotka się z nim. Nie słyszałam całej rozmowy, ale tego jestem pewna. Biedna Mecia. Cierpi z powodu brata, który zbłądził. A to taka dobra dziewczyna. A dobry ojciec Juan okazał się nielojalny.
Właśnie wychodziłam, kiedy przyszłaś. Dziękuję ci za troskę. Odprowadzę cię. Czy dowiedziała się pani czegoś w sprawie konkursu? Naturalnie. Jutro mam rozmowę z przewodniczącym jury. Możesz być spokojna. Dziękuję, proszę pani. Piękne meble. Dziękuję. Dałam noże tabletkę nasenną. To dobrze. Wezmę prysznic. Jutro czeka mnie ciężki dzień z tym łajdakiem Ponsa. Ja wychodzę. Jeśli się nie zobaczymy, to dobranoc. Dobranoc. Do jutra. Spokojnie, doktorze. Nie wydam cię. Czego chcesz? Podziękować za to, co zrobiłeś dla Neny. Nie sądziłam, że kiedyś będę ci za coś dziękowała. Wyjeżdżała jak Blanka, ale nie jest w ciąży. Nie mów mi dziś o Blance. Nigdy o tobie nie zapomniała. Myślała o tobie nawet w ostatniej chwili życia. Blanka nie żyje? Od kilku miesięcy. Zmarła w Santa Fe. Możesz zostawić mnie na chwilę samego? Urodziła dziewczynkę. Co ty tu robisz? A więc jestem pedałem. Wyjdź stąd. A jak nie, to co? Będziesz krzyczeć? Nasłał cię Ponce, żebyś mnie przestraszył. Ponce to biedny facet. Jeszcze jedna twoja ofiara. Zamknij się. Znam takie jak ty. Znam takie. Lubią rozkochać nas w sobie, a potem wyssać z nas ostatnią kroplę krwi, bo uwielbiają władzę, pieniądze. Są jak krwiopijcy. Lubią władzę. Lubią bawić się. Milcz.
Musisz mi uwierzyć. Kocham cię. Zostaw mnie w spokoju. Chcę z tobą porozmawiać, Dario. Ja również. Nie wiem, co się tu dzieje, ale jedno jest dla mnie jasne. Herbatę dla twojej mamy przygotowała Marcia. A ja kocham Elizę jak własną matkę. Dobrze, że potrafi być dla kogoś jak matka. Nie bądź niesprawiedliwa. Nie pojmujesz, że mama cię kocha? Nie chcę teraz o tym rozmawiać. Chciałam prosić cię, żebyś utrzymywał, że Marcia nie miała z tą herbatą nic wspólnego. Poprosiłaś o to Marcię. Kochasz mnie? Odpowiedz. Prosiłaś o to Marcję? Zrobiła to, żeby mnie chronić. Jak możesz coś takiego ukrywać? Nie rozumiesz, że twoja mama mogłaby być już martwa? Marcia chciała ją zabić. Zrobiła to Marcia? Przepraszam. Nie mogę się teraz panią zająć, Amando. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany Warszawa. Tekst Teresa Włodarczyk, czytał Zbigniew Moskal. En tu mirada, porque te amo y sé bien que no será en vano, porque te amo, mi vida pongo en tus manos. Prohibido nuestro amor, y que los dos sabemos el por qué. Los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás.